Na wstępie ważna informacja, prosimy nie przywiązywać zbyt dużej uwagi do obrazów wyświetlanych na ekranach Państwa odbiorników. Wprawdzie są to gracze GKS-u Katowice, ale w tym zestawieniu widzimy ich po raz ostatni. W wakacyjnej przerwie z Bukową pożegnał się nie tylko Tomasz Zachorski, który od nowego sezonu grał będzie w Stomilu Olsztyn. Patryk Szymański, Mateusz Kuchta, to są zawodnicy, którzy na pewno w przyszłym sezonie nie będą grali. Rafał Dobreliński także podpisał kontrakt z Krakowiem, także nie będzie go w GKS-ie. Na tych graczach lista tych, z którymi w Katowicach nie chcą przedłużać współpracy, nie kończy się. Kolejne nazwiska poznamy w kolejnych dniach. Nieoficjalnie możemy powiedzieć, że tylko splot wyjątkowo szczęśliwych dla nich okoliczności może dać kolejny angaż, m.in. Bartoszowi Iwanowi czy Filipowi Burchardowi. Jak w każdym klubie, jeśli są ubytki, to muszą być też wzmocnienia. Tutaj na plan pierwszy wybija się doskonale znany kibicom w naszym regionie, grający ostatnio w Termalice Bruk Betnieciecza, bramkarz Sebastian Nowak. Jeżeli chodzi o bramkarza, na pewno od dłuższego czasu oglądaliśmy, chcieliśmy zawodnika doświadczonego i Sebastian Nowak te kryteria jak najbardziej spełnia. Jeżeli chodzi o Andrzeja Prokicia i Mateusza Bramicza, byli wielokrotnie obserwowani przez członków sztabu szkoleniowego, przez trenera osobiście. Dawid Grybacki to z kolei zawodnik, który występował w Lechii Gdańsk i trener Brzęczek doskonale go zna. W GKS-ie budowanym na sezon 2016-2017 ma się pojawić jeszcze przynajmniej 4-5 nowych graczy. Blisko finalizacji są rozmowy z Tomaszem Foszmańczykiem, grającym ostatnio barw klubu z Niecieczy. W sprawach transferowych decydujące zdania mają trener Jerzy Brzęczek i dyrektor sportowy Dariusz Motała. Oni mają zbudować drużynę, która powalczy o jeszcze lepszy wynik niż ten uzyskany w poprzednim sezonie. Wiadomo, że jeżeli skompletujemy kadrę i wtedy spotkamy się ze sztabem szkoleniowym i ocenimy i postawimy konkretne cele, wszyscy wiemy o tym, że spółka dała sobie 2 lata na awans i w chwili obecnej ten rok już minął, ale też jakiś optymizm powinien budzić wynik poprzedniego sezonu. Mimo wszystko to zajęcie tego 4. miejsca to jest jakiś optymistyczny prognostyk na to, żeby ten przyszły sezon był jeszcze lepszy. Z urlopów piłkarze drużyny Jerzego Brzęczka powracają w czwartek. Na ten dzień zaplanowano pierwsze zajęcia. Sam szkoleniowiec jak na razie z bliska przygląda się poczynaniom kadry na Euro. Tam najbardziej zainteresowany jest postawą Kuby Błaszczykowskiego. Tym, którzy nie wiedzą, powiedzmy, że pomocnik reprezentacji Polski do trenera GKS-u Katowice mówi wujku.